Uwaga porządkowa też, jeśli chodzi o podpinanie obiektów, zwłaszcza po modemach LTE czy innych dosyć wolnych łączach. Problem oczywiście jest z obciążeniem takiego łącza i tutaj zdecydowanie zalecamy pracę na, jeśli mamy przejrzeć cztery kamery, zalecamy zdecydowanie pracę na widoku, który generalnie będzie miał te 3 czy 4 kamery pojedyncze, niż na jednym widoku, który będzie miał 4 kamery naraz. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze operator będzie miał szansę zauważyć sporo więcej, po drugie łączymy się naraz tylko z jednym strumieniem, natomiast nie ciągniemy naraz 4 strumieni wideo.